Witam Was serdecznie ponownie. Dzisiaj, tak jak widzicie, wiosenna stylizacja, przynajmniej taka trochę wiosenna, bo mam przynajmniej sukienkę w kwiaty na sobie. No ale cieszę się bardzo, że pogoda się już nam zmienia i w związku z tym te ostatnie testy, które dzisiaj zobaczycie, czyli to, co przetestowałam w poprzednim miesiącu, czyli w marcu, to są kosmetyki, które można uznać, że są wiosenne, natomiast są to kosmetyki, tak jak zawsze, na cały rok. No bo kiedy skóra nie potrzebuje wzmocnienia, nawilżenia, kiedy nie potrzebuje witaminy C, kiedy nie potrzebuje seru. Wyjątkiem dzisiaj będzie jeden kosmetyk do ciała, który jest bardzo ciekawy i nigdy tego typu kosmetyków jeszcze nie testowałam. Myślę, że Wy też nie. Wydaje mi się, że to jest całkowita nowość na polskim rynku. No i jestem bardzo ciekawa, co będziecie miały do powiedzenia, jeżeli chodzi o ten kosmetyk, bo on jest taki naprawdę intrygujący. I musi tu być też trochę dzisiaj masek, bo ja maski, tak jak wiecie, kocham, testuję je non-stop. Ostatnio odkryłam szufladę, do której nie zaglądałam wieki. I to nawet nie jest szuflada, tylko to była szuflada poprzednim w naszym mieszkaniu. Zamiast w domu ja te kosmetyki przełożyłam w takie specjalne miejsce. Teraz mam oddzielne miejsce, gdzie trzymam pielęgnację i makijaż. No i zapomniałam o nich. Na pewno ucieszą się dzisiaj osoby te, które kochają kosmetyki koreańskie, bo moje testy z poprzedniego filmu to nie są wszystkie testy, jakie ostatnio zrobiłam. To trwa około 2 miesięcy w tym momencie, dlatego kosmetyku przetestowałam już dosyć sporo i może przypomnę Wam jeszcze coś fajnego, co pojawiało się już w poprzednim roku. Także jeżeli temat pielęgnacji szczególnie Was interesuje, interesuje Was pielęgnacja nie tylko koreańska, ale na przykład też kosmetyki polskie, bo będą tutaj super smaczki. No i jeszcze jedna taka zagajka. Kto wie, ten wie, ale obserwujcie kanał, bo ten film będzie prawdopodobnie już wkrótce, nie wiem dokładnie kiedy, ale będzie, na pewno. Także obserwujcie kanał i jeżeli będziecie miały subskrypcję, to na pewno tego filmu nie przegapicie. Także zachęcam również do subskrypcji kanału. I zaczniemy sobie od marki, którą osobiście bardzo lubię i wspieram od lat. Jeżeli chodzi o jej kosmetyki, z przyjemnością je kupuję. Jeżeli jest jakiś event związany z tą marką, to również z przyjemnością się na nim pojawiam, ponieważ naprawdę mają bardzo ciekawe kosmetyki, bardzo dobrze sformułowane. I jest to polska marka Mokosz. Pewnie nie sądziłyście, że od niej się zacznę, ale mają tak fajną nowość. Dodatkowo marka ostatnio obchodziła chyba 10-lecie. Sprawdziłam zdjęcia, to jest 10 lat. Jest to dla marki kosmetycznej, muszę powiedzieć, w Polsce i dużo, i nie, dlatego że czasami jest tak, że jesteśmy tak przyzwyczajone do jakiejś marki kosmetycznej, tak jak jestem do marki Mokosz przyzwyczajona, że mi się wydaje, że ta marka jest z nami przynajmniej 20 lat albo 15, no a tutaj mamy 10 i ja z Wami jestem już 7, także pomyślcie, jak ten czas leci i jak to wszystko szybko się wydarza. Marka teraz jest już międzynarodowa. Oczywiście otrzymała wiele nagród przez te lata, no i wspaniale się rozwija i tutaj takim zwieńczeniem, myślę, tych sukcesów marki jest właśnie serum, o którym dzisiaj chciałam Wam powiedzieć. To jest takie maleństwo. Ja to serum lubię z tego powodu, że ono rzeczywiście ma takie działanie do skóry, które ja w zasadzie chyba lubię najbardziej. Dzisiaj na przykład używałam peptydów miedziowych, tak jak zawsze, a później właśnie aplikowałam to serum i przede wszystkim to serum ma działanie ujędrniające i liftingujące, także rzeczywiście można to działanie na skórze od razu po aplikacji zobaczyć. To jest też niesamowite, że od razu po aplikacji skóra wizualnie się poprawia. To samo widzę u siebie po peptydach miedziowych, natomiast tutaj jest zupełnie jakby inna konsystencja, dlatego że tu będziecie miały konsystencję bardzo lekkiego mleczka. No dokładnie ma taką konsystencję, jest przystosowane do wszystkich typów skóry, również skóry tłuste, myślę, będą mogły spokojnie tego serum używać, dlatego że jak je rozprowadzacie, to ono się natychmiast wchłania, daje taki piękny blask, leciutki glow, mogę powiedzieć. Nie jest to najbardziej glow serum, jakie mam, oczywiście mogłabym tutaj sera koreańskie pokazać Wam albo przypomnieć, ale jest to tak skonstruowane serum, żeby było dobre do każdego rodzaju skóry. Egzosomy z komórek macierzystych wątrobki azjatyckiej są to nośniki informacji genetycznej oraz cennych substancji bioaktywnych odpowiedzialnych za spowalnianie procesu starzenia. Myślę, że ten główny składnik tego serum właśnie ma wpływ na to, jak skóra szybko odzyskuje wigor, blask i właśnie ten wspaniały efekt liftingujący. Dlatego, że egzosomy z powodu tego, że są to bardzo małe cząstki, mają zdolność do przenikania głębokich warstw w skórze. Mamy tutaj komórki macierzyste z róży damasceńskiej, również jest pełen kompleks peptydów. Mamy tutaj nanopeptydy i heksapeptydy, czyli wpływ na właśnie rozkurczanie naszych zmarszczek. I skóra ma od razu ten taki bardzo ładny, witalny wygląd, który ja uwielbiam. Jest też witamina C w stabilnej formie.
jest taki fantastyczny kompleks z ekstraktem z borówki, wodorostów, rzepiku, pięciornika, betaniny oraz drożdży. Tutaj też ma to wpływ na nasz kolagen w skórze i rzeczywiście skóra wygląda po tym serum pięknie. Ekstrakt z drzewka orlańskiego. Tutaj chodzi o zmniejszanie aktywności grup czołowo-fojowych, czyli będziecie miały mniej widoczne rozszerzone pory, nadmierne błyszczenie się i zaskórniki. Czyli tak jak widzicie, to jest do każdego typu skóry, nie tylko do skóry, przepraszam, suchej, czy też dojrzałej, bo te skóry z reguły już zaskórników nie mają, chociaż zdarza się to, ale to w przypadku bardziej trądziku różowatego. Natomiast przy skórach właśnie problematycznych, bardziej mieszanych, młodszych, przepraszam, skórach po 30, będzie to również doskonałe serum. I taki piękny kompleks amylopektyny z ryżu z algą koralową, który przynosi natychmiast ulgę przesuszonej skórze, pobudza produkcję ceramidów i jest jeszcze trehaloza, także bardzo piękny skład. Serum się też fantastycznie rozprowadza. To jest, tak jak mówiłam, takie bardzo leciusieńkie mleczko. Będziecie miały przebitki, ale... No i tak pachnie, pachnie różą, ale pachnie cudownie. Pachnie trochę tak jak serum z Ministerstwa Dobrego Mydła te olejkowe. To jest taki bardzo ciepły, różany zapach, bardzo przyjemny. Jest bardzo wydajny, także wszystko mi się w zasadzie z nim spodobało. Mam właściwie tylko jedną uwagę, jak to ja. Marka jest ekologiczna, więc stara się produkować jak najmniej tych wszystkich plastikowych części, które mamy w kosmetykach. I dlatego tutaj marka użyła pipety. Natomiast ja byłabym zachwycona, po prostu zachwycona, gdyby to serum było z pompką. Gdyby było to opakowanie typu Airless, albo nie wiem, jakieś takie serum, które łatwiej by było wydobyć, bo czasami po prostu trzeba bardzo mocno naciskać, żeby duża ilość tego kosmetyku spłynęła na pipetę. To jest z tego powodu, że ono nie jest gęste. Ciężko powiedzieć, że ono jest bardzo gęste, ono ma taką lekko wodnistą konsystencję, ale czasami dobrze mi się na tą pipetę nie nabiera, więc to mi czasami trochę przeszkadza. Używam tego serum również pod oczy, także tak w skrócie gorąco chciałam Wam to serum polecić, bo ono naprawdę jest świetne i uważam, że to jest jeden z najciekawszych kosmetyków ostatnich miesięcy, jeżeli chodzi o polskie marki, dlatego że on jest tak efektywny, dodatkowo zawiera moje ukochane peptydy, jest tutaj witamina C, więc wydaje mi się, że na cały rok będzie to po prostu doskonały kosmetyk, żeby pobudzić skórę do działania. Dla mnie piątka z plusem. I jak mi się to serum już wchłonęło, to rzeczywiście ten blask jest taki bardzo delikatny. Jest to działanie napinające, natomiast ono jest nawet bardziej, słuchajcie, po stronie matowej. W tym momencie tak. Być może dlatego, że ja używam intensywnie nawilżających toników na przykład czasami i po prostu moja skóra już ma glow i wydawało mi się, że ono jest bardziej lśniące, ale teraz jak nałożyłam je na dłoń, to widzę, że ono po prostu jest bardziej matowe. Także dobra informacja dla osób, które mają skórę tłustą, mieszaną. Druga informacja to jest update, dlatego że moim chyba... Mogę powiedzieć, że jednym z ulubionych moich serów w ogóle, jakich używałam przez lata i w ogóle moją ukochaną marką kosmetyczną też od lat tutaj na kanale, to już Wam powtarzam, ale myślę, że wciąż mamy nowe osoby, wciąż niektóre osoby nie wiedzą, jakie marki omawiam, czym się kieruję, omawiając marki kosmetyczne, jak wybieram swoje kosmetyki, więc ta marka spełnia wszystkie kryteria, które ja lubię najbardziej w pielęgnacji skóry. Jest to marka, która jest marką kliniczną, która jest marką luksusową, uwielbiam marki luksusowe albo bardzo wysokiej jakości, tak na przykład Mokosz. Lubię marki, które mają wysokie stężenia albo też bardzo skoncentrowane składniki. Lubię marki, które mają zaawansowane technologie produkcji i wysokiej jakości składniki. Jeżeli są to też marki, które są nakierowane na to, żeby skóry nie podrażniać, żeby jak najlepsze efekty były z jak najmniejszym podrażnieniem, plus są to marki cruelty free, sprawa jest wygrana dla mnie. O jakiej marce mówię? Myślę, że już wszystkie wiecie, że mówię o marce Cosmetics. I tutaj dzisiejszy update będzie dotyczył serum, które, tak jak mówiłam, jest moim chyba ulubionym serum przeciwstarzeniowym. Znowu, jeżeli chciałybyście mieć serum o działaniu takim, przypuśćmy, jak ma tutaj Mokosz, czyli działanie liftingujące, napinające, fantastyczne działanie również, drenujące myślę dla skóry, bo ono ma... Robi coś takiego, że skóra natychmiast wygląda lepiej, jest lepiej napięta. To jest taki właśnie efekt liftingowania, napięcia skóry. Tu właśnie te efekty możecie zobaczyć po tych dwóch kosmetykach. Także jeżeli będziecie chciały mieć efekt liftingowania troszkę za mniejszą cenę, to polecam Mokosz. A jeżeli chcecie mieć serum po prostu, które jest z gatunku tych serów premium,
no to oczywiście musicie sięgnąć po Cell ID. I bardzo często jest tak, że sera ogólnie mają, przypuśćmy, 5-6 składników aktywnych. Cosmetics ma czasami i 15, czasami ma i 20, więc są to naprawdę kosmetyki skomponowane tak, żeby dawały nam najlepszego kopa dla skóry, jaki się tylko da. I tutaj za chwilkę będę omawiała jeszcze jedno serum. Porównamy sobie te sera trochę, porównamy sobie może nawet ich trochę cenę, bo to też będzie serum, które będzie z gatunku tych droższych. No i Cosmetics przygania to serum o, powiedziałabym, nawet dwie głowy. Dlaczego w ogóle chcę Wam przypomnieć Cell ID? To jest taki powód, że jedna z Was jest na tyle była przytomna i zauważyła od razu, że zniknęły ze składu peptydy miedziowe, bo to serum zawierało, mówię, gdzieś w czasie przeszłym już, peptydy miedziowe, natomiast marka zmieniła całkowicie jego skład, natomiast pozostawiła to działanie, o którym przed chwilką mówiłam. Także będzie to serum znowu dziennonocne, takie ujędrniające. Ono dokładnie nazywa się Nutritive Defense Serum. Natomiast dowiedziałam się, że jeżeli chciałbyś mieć poprzednią wersję tego serum, to możecie kupić po prostu zestawy przeciwzmarszczkowe, czyli takie te kity, które Wam pokazywałam, gdzie jest kilka kosmetyków, między innymi jest serum. I tam w tym zestawie jest 15 ml Cell ID. I jest również serum 16 i jest emulsja. To jest zestaw przeciwzmarszczkowy. Jeżeli będzie jakiś inny jeszcze do kupienia, to oczywiście Wam tutaj go podlinkuję. Co też mnie jeszcze zaskoczyło, bo rozmawiałam też o marce Cosmetics i zupełnie zapomniałam, że ta marka ma już 20 lat, słuchajcie. I dlatego też zmieniono skład. Czasami jest tak, że nie ma jakichś składników, ciężko jest je pozyskać, zmieniają się być może dostawcy, zmieniają się, wiecie, jakość tych składników też może się zmienić, więc marka zdecydowała się na taki krok właśnie, że zmieniła zupełnie tutaj skład. Ja go Wam tak bardzo szybciutko przeczytam, natomiast myślę, że nie chciałabym, żebyście myślały, że to serum jest gorsze albo że jest to coś innego. Tak, ono ma inny skład, ale składniki nadal są bardzo aktywne i nadal to serum będzie działało w taki sposób. Mamy tutaj peptydy sygnałowe, mamy tutaj, tak jak mówiłam, glukonolakton. Kolejny peptyd będzie poprawiał elastyczność skóry, usprawniał mikrokrążenie i kolejnym składnikiem jest glukonion wapnia, który jest chętnie wykorzystywany przy mezoterapii głowej, ponieważ pomaga utrzymać prawidłowe nawilżenie, przeciwdziała podrażnieniom, łagodzi zaczerwienienia, ale też naprawdę skóra wygląda wtedy na bardzo intensywnie wypełnioną od środka, taką nawilżoną. I właśnie jest ferment, który jest wytwarzany przez fermentację bakterii morskich, ma właściwości ochronne przeciwstarzeniowe. Hydrolizowane proteiny pszeniczne, czyli tutaj będzie znowu zatrzymywanie wody w naskórku, kwas hialuronowy, to już mówiłam, ekstrakt z orchidei, poprawia poziom nawilżenia skóry, jest również glukoza, proteiny sojowe i pantenol. Także to wszystko Wam wypiszę. Wydaje mi się, że marce Cosmetics można zaufać, że ona ma na tyle dobre kosmetyki, na tyle sprawdzone składy, że nie zrobiłaby serum, które nie byłoby jakby doskonałym odpowiednikiem tej poprzedniej wersji, także tutaj mówię Wam o tym, że ten skład się zmienił. A jeżeli chcecie mieć to stare serum, przypominam stare, czyli starszą wersję, to zachęcam po prostu do kupienia prawdopodobnie ostatnich zestawów, jakie będą dostępne z tą właśnie starszą wersją. I teraz przejdziemy sobie do takiego kosmetyku, który dla mnie jest dzisiaj najładniejszym kosmetykiem w dzisiejszym filmie. Dlaczego? Zobaczcie. Jest to najładniejsze serum, jakie widziałam przez ostatnie kilka miesięcy. W grudniu byłam na takiej wspaniałej, nie wiem czy to był listopad, czy to był grudzień, ale chyba to był grudzień. Byłam na takiej pięknej kolacji właśnie z marką Lirac, gdzie przedstawiono nam nową serię premium. Jest to serum, które nazywa się Absolute Serum. I pamiętam, że natychmiast wszystkie uczestniczki tego spotkania, tej prezentacji rzuciły się po prostu na ten kosmetyk, bo on wygląda tak ładnie, on ma takie kapsułki jakby w sobie. I głównie można zobaczyć po pękaniu tych kapsułek, że będzie to serum, które intensywnie odżywia i nawilża skórę, ale również ma silne właściwości przeciwzmarszczkowe. Mimo tego, że to serum też nie jest to taki tani kosmetyk, to jednak tutaj Cosmetics moim zdaniem no, przegania to serum na głowę, ale uważam, że jak na tą cenę,
to jest to bardzo ciekawy kosmetyk przeciwzmarszczkowy i bardzo dobrze działający. Lirak, jeżeli chodzi o konsystencję, jest taki lekko olejkowy. I tu przypomnę Wam dwa sera, które kocham, jeżeli chodzi o wykończenie olejkowe. Ale to tylko już przypomnę, bo nie będę ich omawiać, omawiałam je wiele razy. Jest to moje ulubione serum Abbey Royal z marki Guerlain. Uwielbiam to serum. Tak jak wiecie, ja co jakiś czas je kupuję, mimo jego takiej dosyć szalonej ceny. I Bless Me Cosmetics Holy Water, coś co w ogóle jest esencją rewitalizującą, nawet nie serum, ale uwielbiam ten kosmetyk i on również da Wam podobny efekt na skórze. Jeżeli chodzi o wykończenie, napięcie skóry i taki boost dla skóry jakby. Ach, i jeszcze jedno serum, które jest moim wielkim ulubieńcem, to jest oczywiście Double Serum z marki Clarins. To też jest serum, które muszę powiedzieć, że dużo bardziej mi się podoba niż serum Liraka, jeżeli chodzi o działanie i nawet wygląd na skórze. To jest takie jedno z takich moich naprawdę ulubionych serów, które no, myślę, że będę kontynuować, będę je pewnie kupować, bo bardzo mi się podoba. Chciałam dla Was troszeczkę omówić bardziej tego Liraka, bo myślę, że on jest na tyle ciekawy. Można kupić te kosmetyki w aptekach, też te kosmetyki mają dodatkowo jeszcze dwa kremy. Jeden jest bardziej matujący, drugi jest bardziej odżywczy i krem, muszę powiedzieć, uwielbiam z tej serii. Krem z tej serii jest rewelacyjny i jest też krem pod oczy, także o tym będę mówić wkrótce albo w przyszłych miesiącach. Jest to serum przeciwstarzeniowe, regenerujące, koreguje wszystkie oznaki starzenia się skóry, wygładza i przywraca blask. Zmarszczki, drobne linie, przebarwienia, brak jędrności, brak elastyczności, gęstości skóry, odwodnienie. Jego dwufazowa konsystencja łączy świeżość wody z delikatnością olejku, dlatego Wam przypomniałam te wszystkie sera olejkowe, bo wydaje mi się, że to jest jakby podobna koncepcja, tylko tutaj macie po prostu ten olejek zamknięty w takich jakby pęcherzykach. Naprawdę przepięknie to wygląda. 96% składników jest pochodzenia naturalnego. I mamy tutaj aż 7300 mikrokapsułek. Nie wiem, jak to marka policzyła, że akurat tyle jest w buteleczce 30 ml. Może można to jakoś objętościowo policzyć, wiecie, fizyka jednak. Są tutaj trzy przekaźnikowe białka w składzie, formułę wzbogaconą papainą, zapewniającą spektakularny efekt wygładzenia i przywrócenia blasku, również jest niacinamid. Także myślę, że no tak patrząc na to serum tak globalnie, składowo, no to same widzicie, że tutaj jest troszkę inna technologia zastosowana, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu, jak miałabym sięgnąć po serum, to wybrałabym zdecydowanie Cell ID. A w takiej niższej cenie naprawdę fantastyczny jest mokosz. Także trzy sera, które są do siebie dosyć podobne, jeśli chodzi o działanie, mają jakby mieć podobne działanie. No ale niektóre są trochę lepsze, a niektóre wydaje mi się, że są trochę słabsze dla skóry. Nie mówię, że tego Liraka nie lubię. Lubię bardzo to serum. Ono jest naprawdę bardzo przyjemne do używania. Rzeczywiście daje efekt napięcia, rzeczywiście daje blask. Ale w porównaniu do tych serów, które właśnie przed chwilą mówiłam, no to jest dla mnie na trzecim miejscu, natomiast uważam, że jest to bardzo fajna nowość. Teraz wytoczymy duże działa, dlatego że teraz będzie coś, co trzymałam do takiego specjalnego filmu. Dziś ubrałam się specjalnie w tą sukienkę, żeby Wam ten kosmetyk pokazać, że to są trzy kosmetyki. To jest zestaw. Cena tego zestawu uważam jest fantastyczna. Macie trzy kosmetyki bardzo dużej pojemności, które naprawdę bardzo dobrze poprawiają stan skóry. Cenie jednego serum, więc nie wiem, ile tych zestawów jest. Mam nadzieję, że jest ich dużo, bo myślę, że będziecie chciały na pewno je przetestować. Tym bardziej, że no, takie butle na bardzo długo starczają. Tu jest 120 ml fluidu i 120 ml esencji, jak to się błyszczy w kamerze. I mamy również krem, oczywiście 50 gram. Jedyne, co mnie denerwuje akurat w tego typu opakowaniach, to jest to, że paluchy na nich zostają i za każdym razem, jak używam tych kosmetyków, ponieważ ja mam naprawdę nerwicę natręt, to muszę natychmiast takie opakowania wyczyścić, więc co jakiś czas te opakowania czyszczę, bo chcę, żeby one były takie piękne, złote. No ale przejdźmy do tego, jak ta seria działa. Ona się w ogóle bardzo ciekawie nazywa. Tak sobie zaczęłam jej używać, ale myślę sobie, że akurat jestem w bardzo dobrym wieku, dlatego że ona nazywa się Menopause. A powiem Wam szczerze, że trochę mi się ta nazwa nie podoba. Trochę tak ukierunkowanie tego kosmetyku mi się trochę nie podoba. Nie wiem, jak to jest w Korei postrzegane, ale ona wskazuje na to, że to jest taki zastrzeżony kosmetyk dla kobiet, które właśnie są w okresie menopauzy, starzeją się, wyglądają, wiecie, coraz gorzej, bo tak się tutaj o menopauzie uważa. Skóra traci jędrność, traci blask, zaczyna źle wyglądać, dużo zmarszczek. Jest to takie troszkę negatywne ukierunkowanie, tak mi się wydaje, więc
z jednej strony nie znam rynku koreańskiego na tyle, ani tego, jak tam po prostu działa marketing tego typu kosmetyków, ale myślę, że w Polsce nie wiem, czy to by przeszło, słuchajcie, nie wiem. Też dużo ostatnio o menopauzie i perimenopauzie czytam i wiem, że ona się może zacząć już po 35 roku życia, także tutaj jest to po prostu kosmetyk dla osób, które chcą mieć, według mnie, wysoką jakość kosmetyków, które bardzo dobrze skórę przede wszystkim nawilżają i odżywiają, bo to jest takie działanie. Myślę, że bardziej spodobają się skórze na pewno suchej, na pewno odwodnionej, na pewno lub też przesuszonej, może mieszanej, która potrzebuje intensywnego nawilżenia. Ktoś ostatnio pod filmem mnie zapytał, a co polecasz na szyję? Zawsze na szyję polecam wszystko to, co do twarzy, więc jeżeli macie serum, stosujemy je na szyję, na dekolt. W ogóle tutaj nie ma takiej potrzeby stosowania jakichś innych kosmetyków, natomiast te kosmetyki szczególnie dobrze na szyję i na dekolt mi się sprawdziły. Naprawdę byłam nawet zszokowana, jak one intensywnie nawilżają i jakie jest odżywienie i jak piękny jest blask. Ja nawet powiem wam, że krem zaczęłam stosować tylko na noc, dlatego że jak nałożycie sobie fluid i esencję, to już nawilżenie i odżywienie skóry jest tak duże, że nakładam filtr i to zupełnie mi wystarczy. No ale to też jest to, jaki typ macie skóry, czy ona jest dobrze nawilżona, czy nie, ale no, zrobiły te kosmetyki na mnie dobre wrażenie, zacznę od fluidu. A może nie, może zacznę od esencji, dlatego że esencja ma być to pierwszy kosmetyk koreański, jaki stosujemy. I powiem wam, że ja się nie kieruję nawet tym, co marka tutaj przekazuje, bo marka przekazuje, użyj najpierw tego, a potem użyj tamtego, a potem użyj kremu. Ja się kieruję zawsze konsystencją i tym, co bardziej mi odpowiada. Więc najpierw chciałam sobie oczywiście użyć esencji. Ale to wszystko jest odwrotnie. Dlatego, że fluid jest w konsystencji wodnej, a esencja jest w konsystencji mleczka. Takiego właściwie nawet nie, słuchajcie. To jest coś takiego, co mogę nazwać emulsją, odżywczą emulsją. Nie wiem, jak to nazwać, naprawdę. Te kosmetyki razem na skórze dają intensywne odżywienie, dają intensywny glow. Także tutaj rzeczywiście mokosz przy tych kosmetykach jest kosmetykiem matowym. Mam wrażenie, że czuję bardzo, ale tak bardzo delikatny zapach, który praktycznie jest taki, że prawie jest niewyczuwalny, co bardzo mnie cieszy, że te kosmetyki nie są perfumowane, bo jest też taka tendencja w kosmetykach dla skór dojrzałych. Te kosmetyki, szczególnie jak są w takich opakowaniach, i to robią bardzo często marki selektywne, takie jak Dior na przykład, albo przypuśćmy Guerlain, te kosmetyki są optymalnie perfumowane. I tutaj też zależy, czy to są naturalne olejki eteryczne oczywiście, czy to są wyciągi kwiatowe i z tego powodu ten kosmetyk tak pachnie, czy to jest dodany zapach. I wydaje mi się, że kosmetyki selektywne bardzo często niestety swoje kosmetyki dodatkowo perfumują, żeby przyciągnąć klienta. Mnie to absolutnie nie przyciąga, a jeżeli macie skórę wrażliwą, no to wydaje mi się, że też nie jest to takie wskazane. Fantastyczna konsystencja. Te kosmetyki naprawdę, słuchajcie, tak się ślizgają po skórze. Ten krem nie jest tłusty. On ma coś takiego w sobie jak taka galaretka odżywczo-nawilżająca. Przepięknie wygładza. Rewelacyjna seria w ogóle pod makijaż, dlatego że naprawdę zobaczycie wygładzenie skóry. I piękne odżywienie. Tutaj głównym składnikiem, jednym z głównych składników jest ektoina, którą marka podkreśla. Myślę, że dla nich jest to też bardzo wyjątkowe, że jest to składnik sprowadzony z Europy, z Niemiec, bardzo wysokiej jakości, która ma specjalny atest, więc to jest też taki kluczowy składnik. Ja tutaj o tym nie powiedziałam, omawiałam dla was właśnie ostatnio krem BB z Mesclara, który powiem wam, że dla mnie to jest naprawdę jeden z najlepszych tak zwanych niewidocznych kremów BB na skórze. Bardziej jak tint, ale naprawdę jest przepiękny, plus ten wysoki filtr. Także jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się o tym kremie BB, może o nowościach koreańskich, to zapraszam też do poprzedniego filmu. I na przykład 80% składników, jeżeli chodzi o esencję, to jest bifida. To jest ferment bifida. Także myślę, że to, że te kosmetyki będą doskonale dzięki temu koiły. Tutaj mamy też peptydy, witaminy, minerały. Mamy tutaj składniki estrogenowe, takie jak ekstrakty z granatu, ekstrakty z wiesiołka i rośliny, które wam tutaj wypiszę na tablicach. Dzięki czemu skóra rzeczywiście jest jędrna. Z tym się muszę zgodzić, skóra jest jędrna, ale muszę też powiedzieć, że niezależnie od tego, ile macie lat, jeżeli chcecie mieć naprawdę pięknie wyglądający na skórze
krem, czy też fluid, to gorąco Wam tą serię polecam, tym bardziej, że to jest zestaw, tak jak mówiłam, cena jest według mnie świetna. Fluid jest moim ulubieńcem, krem jest moim ulubieńcem. Ja po prostu bardzo lubię takie konsystencje, które są lekko tłuste. I też jak zwykle próbowałam czegoś dowiedzieć się więcej o tej serii, niestety nic więcej nie wiem, więc jak zdobędę więcej informacji na temat składów, formułowania tych kosmetyków, to oczywiście dam Wam znać, ale tylko przypomnę, że marka Mesclair jest związana z klinikami dermatologicznymi, jest skierowana do osób, które chcą mieć tą najwyższą jakość. No to jest tego typu marka. Nie jest ona droga, zaskakująco. Być może dlatego, że w Korei jest tak olbrzymia konkurencja, że można produkować kosmetyki bardzo dobrej, wysokiej jakości, które nie kosztują, wiecie, fortuny, no bo tak naprawdę jeden z tych kosmetyków będzie kosztował około 100 zł, więc to jest, uważam, bardzo niedrogo. Marka ma jeszcze jeden krem, możecie zobaczyć go na stronie, taki fioletowy i on jest dużo droższy. Ja ten krem na pewno dla Was będę omawiać już wkrótce, bo on jest również niesamowicie ciekawy. W ogóle muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi właśnie o tą całą serię złotą, czy o tamten krem, to te kosmetyki są też niesamowicie wydajne. Po prostu ciężko jest użyć, jedna pompka, jak wyciśniecie tą esencję, czy też fluid, czy też weźmiecie odrobinę kremu, to starczy po prostu na całą twarz, dekolt, na szyję. Także ja Was proszę, jeżeli ktoś kupi te kosmetyki, troszkę ich poużywa, to żeby dał mi znać, jak one się Wam sprawdzają, czy je lubicie. Mi osobiście przypominają one moją ulubioną esencję Mary & May. Znowu tu pięknie się nam zgrało kolorystycznie, dzisiaj pasuje do swoich kosmetyków. Dlatego, że po prostu dają one też taki efekt na skórze, który jest bardzo przyjemny, skóra jest ukojona, bardzo przyjemnie się ich używa. Ale to tak jak mówiłam, są te koreańskie technologie. I musiałam ostatnio przetestować taką bardzo piękną, pomarańczową maseczkę. Czyli tutaj ewidentnie daje ona nam znać, że będzie to kosmetyk, który rewitalizuje skórę, który pobudza skórę, który daje jej przepiękną, no mogę się to powtórzyć, witalność. Tak jak pamiętacie, zrobiłam taki oddzielny, dość duży film o wszystkich kosmetykach z marki Jensa, jeżeli chodzi o makijaż, ale pielęgnacja również tam jest, tam nie ma dużo produktów, ale one są po prostu przygotowane tak, żeby do makijażu skórę jak najlepiej przygotować. Ostatnio też z nami był najnowszy korektor marki, tutaj jeżeli go nie znacie, to ja zachęcam, żeby obejrzeć mój film właśnie z makijażem ostatni, bo ten korektor jest po prostu rewelacyjny. Jeżeli macie cienie pod oczami i chcecie mieć kosmetyki, które są cruelty free, które są bardzo dobre jakościowo, które nawilżają, które pięknie wyglądają przez cały dzień, po prostu musicie poznać Jensa. Genialne podkłady, właściwie takie kremy BB trochę. Mamy też korektory BB, przepiękne róże. Wciąż i wciąż i wciąż używam ich róży. Dzisiaj znowu ten róż mam na policzkach, więc no, bronzery. Bardzo ładne opakowania, też zawsze są tu pozdrowienia też od założycielki marki. Taki piękny chiński znak. Jest to maska, która nazywa się Super Glow 2-in-1 Radiance Polishing Mask. Pumpkin, turmeric i witamina C. Tu będziemy miały Super C8 Essence, czyli to są esencje z witaminą C. A, maskę należy wstrząsnąć przed użyciem, dlatego że ona ma fazę olejkową i po prostu ma inne składniki. Natomiast bardzo ładnie to wszystko jest zmieszane, ale warto ją wstrząsnąć. W ten sposób wygląda, jest bardzo żółta i ma takie drobineczki jakby ścierne. Tutaj oczywiście, jeżeli ktoś nie może używać drobinek ściernych, to absolutnie tej maseczki nie polecam. Jeżeli wiecie, że na przykład drobinki ścierne Was podrażniają, skóra na przykład dostaje jakichś czerwonych, przepraszam, plamek, czy też wyprysków po takich drobinkach ściernych, to przepięknie pachnie. Mogłabym w zasadzie tutaj taki kominek zapachowy sobie włączyć ze sobą, bo jest to zapach świeżej pomarańczy. Przepięknie. Od razu pobudza do działania psychicznie, ale też pobudza doskonale skórę. I mamy tutaj aż 70 ml. To nie jest tania maseczka, dlatego że te składniki też są skoncentrowane, jest ich bardzo dużo i rzeczywiście są to składniki wysokiej jakości. I będziemy miały tu, tak jak mówiłam, 8 esencji Super Orange, dynię, kurkumę, papaję, grejpfrut, imbir, marchew, miód i pomarańcze. Wszystko chciałoby się zjeść. Łagodnie zgłuszcza, to są enzymy z papaji, dyni i grejpfruta. Rozświetla imbir, papaja i grejpfrut. Odżywienie, wyciąg z klonu srebrzystego i olejek eukaliptusowy. Nawilżenie to sok z owoców borówki, brusznicy, głęboko nawilża, a beta-karoten utrzymuje równowagę bariery naskórkowej i zapobiega utracie wilgoci. Kurkuma, elastyczność, też tutaj marchew,
Ale również i kurkuma, i marchew będą nadawały bardzo ładny koloryt. Redukcja wydzielania sebum to jest ekstrakt z tymianku, pomarańcza. Przeciwdziałają także stanom zapalnym, działają antybakteryjnie i regulują pracę gruczołowo-chujowych. Ja po tej masce przede wszystkim co widzę u siebie na skórze to jest glow. Ta maseczka po prostu to jest maska stworzona dla osób, które chciałyby szybko nadać skórze bardzo ładny koloryt, chciałyby ją nawilżyć, chciałyby ją wzmocnić. Zostawia taką delikatną powłoczkę na skórze. Skóra jest bardzo lśniąca i jest wyraźnie też jaśniejsza. I to jest taki mój ulubieniec, jeżeli chodzi o ostatnie przynajmniej 2 miesiące, to jest ta maseczka właśnie stosowana pod makijaż. To znaczy oczywiście zmywam ją, a później nakładam makijaż. A tak jak widzicie, no ja po prostu bardzo lubię kosmetyki, które ten glow jednak dają. Tutaj dlatego też się przyniosłam Miraka, dlatego jest z nami właśnie złota seria z Mesclara, bo te kosmetyki po prostu dają ten intensywny glow. Również z powodu nawilżenia intensywnego Cell ID wygląda na skórze przepięknie. Kolejne maseczki to będą maski w płacie. Omówię je niesamowicie szybko, dlatego że to jest właśnie ta partia masek, o których zapomniałam, że je mam, dlatego mam je w starym opakowaniu i część już zużyłam, część zostawiłam sobie tutaj do pokazania Wam, jak wyglądały kiedyś jej opakowania, bo one teraz wyglądają zupełnie inaczej. Ja kiedyś te maski Wam pokazywałam, to było myślę 2 lata temu, dlatego część osób może w ogóle nie wiedzieć, o co chodzi, a jest to fantastyczna marka Jadach. Jeżeli znacie jej płatki pod oczy, te czerwone, tutaj wszystkie obserwatorki, które oglądają mnie, dlatego że omawiam kosmetyki koreańskie, na pewno marka Jadach, i płatki czerwone, ujędrniające, świetnie je znacie. A maski w płachcie, właśnie te serii Daily Veggie, one teraz mają naprawdę bardzo ładne opakowania, takie bardziej minimalistyczne, może mniej takie żywnościowe, bo tutaj każda z tych masek to jest coś do jedzenia. Mnie najbardziej zawsze interesuje wino. I to nie dlatego, że ja wino po prostu lubię pić, również lubię, ale dlatego, że wino ma silne działanie przeciwzmarszczkowe, jest silnym też antyoksydantem. Tutaj będą też wyciągi z winogron, o którym zaraz opowiem w ogóle, co tu jeszcze w tych maseczkach jest. Są to oczywiście maski wegańskie, są to składniki EWG, także to myślę jest zachęcające. Dodatkowo one są na biocelulozie, czyli nie jest to taka zwykła celuloza, którą zaraz będę omawiała w kolejnej masce, tylko jest to taka celuloza, która doskonale przylega do skóry i pomiędzy skórą a tym materiałem nie macie w ogóle jakby przestrzeni. W taki sposób, że maska idealnie i bardzo długo przylega do skóry i intensywnie ją nawilża. One są, muszę powiedzieć, że te maski w ogóle z tej serii, one są bardzo luksusowe. Ja ich nie mam dużo i zawsze używam ich na jakieś specjalne okazje. Także akurat uwielbiam tą całą serię. Tutaj na przykład mam tak kimchi, wino i kombucze, dlatego że będziemy miały tutaj fermentowane składniki. I tutaj w masce z winem na przykład mamy flawonidy, resveratrol, będziemy tutaj miały również wyciąg, tak jak mówiłam, z winogron, będziemy miały ekstrakt z wina. Właśnie nie wiedziałam, jak dokładnie tutaj przetłumaczyć to, ale to są składniki, które są poddawane działaniu pary wodnej. Dzięki temu one są bardziej skoncentrowane i lepiej penetrują naszą skórę, czyli takie składniki, które są steam. Czyli jeżeli na przykład jest wyciąg z granatu, to on jest steam. To jest steam extract. Właśnie nie wiedziałam trochę, jak to tłumaczyć. Czy można to tłumaczyć parowane? Brzmi to dosyć dziwnie po polsku, ale po prostu nie ma tego odpowiednika. Maska z kombuczą oczywiście zawiera kombuczę, czyli jest to ferment z czarnej herbaty, który jest bogaty w witaminę B. Mamy tu też niacinamid, kwas hialuronowy, ekstrakt z kiwi. Mamy tutaj wyciąg z pomarańczy, czy też ekstrakt. Również jest tutaj jagoda, jest tutaj malina i truskawka. I dodatkowo jeszcze jest kimchi, którą teraz marka troszeczkę zmieniła i jest to maska z wyciągiem po prostu z kapusty. Więc ona się już kimchi nie nazywa. Myślę, że to nawet dla Koreańczyków mogło być troszeczkę... To jest kimchi. Wiecie, kimchi jest kojarzone jednak z tą bardzo ostrą przyprawą, z tą papryczką taką, więc może to się trochę źle kojarzyło, dlatego marka zmieniła ją po prostu na maseczkę kapuścianą, więc jeszcze ta trzecia wersja kapuściana, ale powiem Wam, że te maski to jest coś genialnego. Warto naprawdę je przetestować i też jeżeli je przetestujecie, napiszcie mi, co o nich myślicie. Ja je ubóstwiam, szczególnie właśnie tą z winem, ale bardzo też lubię kombucha. Kombucha też jest świetna. I ponieważ jestem maskomaniaczką, to przetestowałam jeszcze jedną maskę przez ostatnie 2 miesiące. Tu niestety miałam przygodę w lodówce, dlatego że te maski trzymam w lodówce. A to jest maska z marki, która jest ekologiczna, więc jest to marka Jejun, którą pamiętacie też z masek pod oczy na przykład, które są też świetne.
takie, wiecie, takie kolorowe, takie bardzo ładne. Pamiętacie maseczkę na przykład lawendową, moją ulubioną? To jest ta sama marka i odkryłam, że mają również maski do twarzy. Musiałam je oczywiście przetestować. Jest to maseczka, która się bardzo ciekawie nazywa PHA Mink, czyli Feeming Fresh Mask, Daily Mask. Jest to maska z kwasami po prostu PHA. I to, co daje, to jest przede wszystkim przepiękny blask, ale też bardzo głębokie nawilżenie skóry. No i właśnie miałam z nią wypadek, bo ona miała takie bardzo ładne różowe papierowe opakowanie, ale postawiłam ją za daleko w lodówce i zbierała po prostu tą wodę, wiecie, która spływa z tylnej ścianki i to opakowanie było do wyrzucenia. Musiałam je zdjąć. Także tutaj możecie zobaczyć, że marka też dba o środowisko w taki sposób, że jej maseczki, no mają jednak trochę mniej tego plastiku. Drugą cechą tych masek, tu macie 30 sztuk, jest to, że one po prostu aż pływają w tej esencji. One są tak intensywnie nawilżone i przepięknie wygładzają i rozświetlają skórę. I nawilżają, bardzo intensywnie nawilżają. Ekstrakt z wierzby i to są te naturalne kwasy BHA, bardzo łagodnie działające. Anysz, jest limetka, pomarańcza i na przykład olej z pelargonii. Ale również mamy tutaj kwas hialuronowy, witaminę C, ekstrakt z kwiatów lawendy. Także ta maska zawiera antyoksydanty, kwas BHA i AHA, również BHA. Ma działanie rozjaśniające, energetyzujące, antybakteryjne, antyseptyczne, tonizujące i odżywia lekko skórę. Rzeczywiście jest po niej taki efekt regeneracji, nawilżenia, rozświetlenia, blasku. Także jeżeli lubicie markę Jejun, to jest to, myślę, kolejna maska, którą warto przetestować, jeżeli już się Wam znudziły maski, które akurat teraz używam. Też je przypominam, bo ostatnio po prostu nie rozstaję się z tą maseczką. To jest maska Cica Hyalon z tej serii właśnie kolagenowej, elastyczność i nawilżenie. Tu jest hydrolizowany kolagen w bardzo wysokim stężeniu. Powiem Wam, że teraz miałam skórę taką przesuszoną, podrażnioną, bo też ten ząb i byłam trochę przeziębiona. I ta ostatnia gorączka, to ta maska jest tak rewelacyjna na taką podrażnioną skórę, jest po prostu fantastyczna. No i druga maseczka z serii z retinolem, tutaj jest Reti A Mask. Szczególnie jest ona polecana, jeżeli chodzi o Wasze pory, o dziwo. Ale jest to maska nawilżająca. Ona jest trochę mniej dla mnie łagodząca i taka odżywcza. Jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch masek, to ta wypada po prostu na taką bardziej odżywczą maseczkę, łagodzącą. Chociaż one obie są łagodzące, bo tutaj mamy te kompleksy ciki. No ale przypominam Wam wszystkie te maski, bo tutaj właśnie te dwie mi się kończą. Także sobie wymieniłam właśnie na tę maskę Faming. A poza tym ja naprawdę bardzo lubię testować nowe maski koreańskie. No i teraz kosmetyki, które są... Może nie wszystkie, ale jeden z nich, właściwie to dwa nawet, bo są dwa rodzaje, są tak zupełnie inne na polskim rynku i zupełnie nie wiedziałam, że można nawet takie kosmetyki stworzyć. Nigdy bym na to osobiście nie wpadła, szczerze powiem. I zaskoczyła mnie tutaj marka Basic Lab, dlatego że oni co miesiąc już mają jakąś nowość. I jest to nowa gama zupełnie dla marki, nazywa się Intimis. I mamy tutaj dwa sera, słuchajcie. I prebiotyczny żel do higieny intymnej. Wszystko ma bardzo ładne takie opakowania, w takim delikatnie różowo-fioletowym kolorze, także też się pasują do mojej sukienki. Tak, mogę powiedzieć, że to jest taki jesieńki fiolecik. I tak jak z takimi prebiotycznymi żelami do higieny intymnej, to możemy się spotkać. Wiecie, no jednak trochę marek ich produkuje. To jest taki kosmetyk, powiedziałabym, zwyczajowy. Tu mamy 3% prebiotyków, kwas laktobionowy i trehalozę. Nazywa się on balans i ukojenie. Tak na przykład z kojącym olejkiem intymnym, no z nim też możemy się właściwie spotkać. Dla mnie to jest takie bardziej nawet jak serum trochę. I jest też ujędrniający olejek intymny. Ja tego olejku jeszcze, słuchajcie, nie otworzyłam. Ja zaczęłam sobie od tego kojącego, dlatego że on tu będzie miał bardzo fajny wpływ na skórę. Jeżeli macie skórę podrażnioną w okolicach intymnych, jeżeli takich kosmetyków potrzebujecie, to bardzo spodobało mi się też to, że ten kosmetyk w ogóle nie jest tłusty, idealnie się wchłania i naprawdę jest mocno łagodzący. Ja akurat powiem Wam, że nie mam żadnych podrażnień i ogólnie moja skóra na całym ciele jest w takim bardzo dobrym stanie, także nie cierpię na żadne podrażnienia, ale wiem, że jest dużo osób, które mają i wyrastające włoski i mają skórę podrażnioną, muszą zwracać uwagę olbrzymią na to, czego używają, że kosmetyki muszą być bezzapachowe na przykład, muszą być bez kolorantów, więc
tutaj macie całą serię. Tak jak mówiłam, ten kojący olejek intymny koi podrażnienia i otarcia oraz zapobiega powstawaniu krostek po golonie. Myślę, że to jest świetne, bo no, to często się nam zdarza. A ujędrniający uelastycznia skórę okolic intymnych. Także myślę, że ja go na pewno też sprawdzę. Ale postanowiłam zacząć od jednego, no bo dwóch nie będę używać. Natomiast ma świetną konsystencję. To jest taka konsystencja takiego jakby takiej emulsji, takiej miodowo-olejkowej jakby emulsji. Oczywiście jest bezzapachowa całkowicie. Odżywia, regeneruje skórę oraz niweluje podrażnienie. Zapobiega powstawaniu krostek po goleniu, łagodzi otarcia i podrażnienia na skórkach po sporcie lub po seksie. Receptura zawiera 5% estrów z ostropestu planistego, bisabolol, fitosterole. I tu mamy 50 ml. Wszystkie produkty z tej serii są oczywiście przebadane dermatologicznie, na skórze wrażliwej pod nadzorem ginekologa i mają formuły wegańskie, co też bardzo mi się podoba. Sera, czy też te olejki mają po 50 ml. Ujędrniający olejek intymny skutecznie uelastycznia, ujędrnia delikatną skórę okolic intymnych. Można go zastosować w okresie ciąży, połogu i menopauzy, by wzmocnić elastyczność naskórka. Myślę, że takich kosmetyków chyba nie ma w Polsce nikt. Bogata formuła zawiera 5% estrów z ostropestu planistego, redukuje podrażnienie oraz stany mikrozapalne i jest tutaj argirelina o działaniu ujędrniającym, wygładzającym strukturę skóry oraz ceramidy, wspierające regenerację skórka. Na pewno to serum również zużyje ten olejek. Ale postanowiłam wspomnieć jeszcze o jednej, bo ona też myślę, że spodoba się Wam, bo ona jest bardzo na czasie. Za chwilę będzie miała intensywne nasłonecznienie i marka tutaj wyszła z dużymi pojemnościami, bo to jest 75 ml, jeżeli chodzi o lekką emulsję ochronną SPF 50+, PA+++++. Ja ją sobie trzymam, mam cały czas jeszcze małe opakowanie, które teraz zużywam, VA, UVB, UVA w kółeczku, PA4+, HEF i IR, także wszystko to, na czym mi zależy, jeżeli chodzi o moją skórę z melazmą tutaj jest. Nie wiem, czy pamiętacie wykończenie. Ja robiłam oddzielne filmy, jeżeli chodzi o aplikację filtrów na skórę. No i ten zdecydowanie był moim ulubieńcem, bo on nie ma takiej bardzo gęstej konsystencji. To jest takie lekkie mleczko, które idealnie się wchłania. Tu je rozsmaruję, tu dość dużo sobie wycisnęłam na rękę. Ale po prostu jak je rozsmarujecie, to ono jest całkowicie przejrzyste na skórze. I po wchłonięciu ma taką półsatynowo-matowe wykończenie. Także do skór również tłustych, mieszanych jest skazane. Wiem, że niektóre osoby mówią, że dla nich jeszcze jest za tłusta, ale pamiętajcie też, że jak nie nałożycie filtrów ochronnych o pewnej gęstości, czyli one nie będą miały pewnej gęstości swojej własnej, jakby w samej formule, to wtedy te filtry nie zadziałają. No bo jeżeli filtr jest bardzo cienki, bardzo wodnisty, takie są filtry japońskie, to powiem Wam szczerze, że jakbyście wyszły na jakieś bardzo intensywne słońce, jeżeli macie tendencję do przebarwień, to te filtry po prostu Was nie ochronią. Tam jest za cienka warstwa, więc warto reaplikować oczywiście filtry co 2-3 godziny, jeżeli macie taką możliwość. Wystarczy zaopatrzyć się w gąbeczkę i po prostu nakładać na gąbkę i nawet spróbować sobie reaplikować na makijaż, albo kupić sobie krem BB, albo kupić sobie kuszyn, żeby chociaż tą wierzchnią warstwę tego filtra nałożyć. Tutaj na pewno muszę opowiedzieć Wam o nowym filtrze Cosmetics, na pewno on się pojawi, na pewno powiem Wam jeszcze o innych filtrach, które ostatnio odkryłam, będą też filtry koreańskie, także taki mini update postaram się dla Was jak najszybciej mi się uda zrobić, bo jeszcze czekam po prostu na niektóre rzeczy, żeby do mnie dojechały, więc chciałabym też dla Was omówić filtry, ale jeżeli nie będziecie wiedziały, jakich filtrów używać, nie wiem, nie będziecie wiedziały, może czym się kierować bardziej, bo jest dużo dobrych filtrów, to możecie zajrzeć do moich poprzednich filmów, jeżeli chodzi o właśnie aplikację filtrów, jak je nakładać, jaka jest prawidłowa aplikacja. Nawet zrobiłam w zeszłym roku taki film, jak aplikować filtry pod makijaż, żeby po prostu było to w dobry sposób zrobione, bezpieczne i też, żeby makijaż bardzo ładnie wyglądał. Także jest sporo u mnie tych filmów. Także dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu, za to, że tak długo tutaj ze mną wytrzymałyście. Mam nadzieję, że film się Wam spodoba, że się Wam przyda i czekam oczywiście na Wasze komentarze tutaj pod spodem i widzimy się już wkrótce w moich kolejnych filmach. Do zobaczenia!